tu Paula Easy Kuchnia z tej strony. Jesteśmy z wizytą tym razem u naszej klientki pani Weroniki w Gdańsku w Oliwie i prezentujemy Wam kuchnię, Easy Kuchnię już po montażu. Zobaczcie, znajdujemy się w bloku Stare Budownictwo i co bardzo ciekawe, ta kuchnia przeszła ogromną metamorfozę. Był zrobiony generalny remont i w linku w komentarzu pokażemy Wam kilka zdjęć, jak ta kuchnia wyglądała wcześniej i chciałabym, żebyście się tym filmem zainspirowali, co można zrobić ze starym pomieszczeniem, pozornie małym, nieciekawym i jaką wielką zmianę możemy stworzyć. Zobaczcie, kuchnia jest na jednej ścianie, zabudowa od ściany do ściany, mamy tutaj tak naprawdę jedynie 10 szafek, a musieliśmy tutaj zmieścić cały sprzęt AGD. Troszeczkę uratowała nas lodówka, która jest po tej stronie jako wolno stojący oddzielny sprzęt. Natomiast wszystkie pozostałe musieliśmy zagospodarować, zaprojektować po tej stronie. Pytacie często, od czego zacząć. Otóż wymiary pomieszczenia są dla nas niezbędne i mimo tego, że ta zabudowa jest tylko na jednej ścianie, wydawać by się mogło, że okno tutaj nie ma żadnego znaczenia. Często pytamy Was o tą wysokość do parapetu i zobaczcie, gdyby tutaj był wyżej blat, szuflada po prostu by się nie wysunęła. Także wierzcie nam, że te wszystkie wymiary, o które Was prosimy, mają naprawdę ogromne znaczenie, żeby nie było żadnej kolizji. Zobaczcie po kolei, co tutaj mamy. Szafkę 60 z trzema szufladami. Standardowo ta pierwsza szuflada jest płytsza na sztućce i pod spodem dwie głębsze, na przykład już klasycznie na garnki, patelnie i tego typu przedmioty. Pod piekarnikiem, który jest zabudowany, znajduje się oczywiście jeszcze mini szufladka, którą również możemy sobie fantastycznie wykorzystać i zagospodarować. A propos piekarnika, często zależy nam, żeby był on wysoko w słupku, żeby było praktycznie. Natomiast zwróćcie uwagę, że przy tak małej przestrzeni byłoby to dosyć niekorzystne, gdybyśmy ten piekarnik zamontowali wyżej w słupku. Ograniczylibyśmy blat zdecydowanie roboczy, stracilibyśmy 60 cm, a i tak nie jest go tutaj zbyt wiele. Jeżeli chodzi o kolorystykę tej kuchni, mamy tutaj trzy kolory, także też niech Was nie zwiedzie, nie musi być wszystko w jednym tonie. Bawmy się tymi kolorami. Mamy tutaj zestawienie białego, szarego i elementy w kolorze drewna. Jest to dokładnie hikora naturalna. I zobaczcie, jak tutaj pani Weronika fantastycznie skomponowała tą kuchnię i dopasowała również stolik. Jest to ta sama płyta, dodatkowo dokręcone specjalne nogi na zamówienie, także bardzo prosta forma do stworzenia stolika. Dodatkowo jeszcze tak zwane lamele, czyli elementy dekoracyjne w postaci takiej listwy, które oczywiście są również w tym samym odcieniu drewna. Zobaczcie, małymi detalami stworzyliśmy tutaj piękne, przytulne pomieszczenie, śmieszne obrazki z kawkami, lampa dekoracyjna i nawet zasłona, która, zobaczcie, maskuje nam różne tutaj nieciekawe elementy, które się potrafią znajdywać w starym budownictwie, również stary kaloryfer. To wszystko można sobie świetnie zamaskować i ukryć. Zapraszam Was jeszcze do obejrzenia szafki okapowej. Tutaj warto zobaczyć, że jeszcze troszeczkę miejsca zostało do wykorzystania. Rura Spiro jest tutaj pięknie obudowana, także mamy wszystko to ładnie wykończone i praktyczne. Jeszcze ważna rzecz, uchwyty. Mamy mnóstwo w tej chwili uchwytów do wyboru na rynku i tutaj również zwróćcie uwagę, że nie trzeba się sugerować jedną formą uchwytów, jednym kolorem. Tutaj w szafkach dolnych mamy zastosowane czarne uchwyty, nawiązujące pewnie do nóg i krzeseł i stołu, natomiast w białych frontach mamy delikatniejsze już uchwyty białe. Teraz kolejna rzecz, prócz tego, że one są w dwóch różnych kolorach, to nie są identycznie przymocowane. Na dolnych frontach mamy je centralnie, ponieważ w większości przypadków są to szuflady, natomiast tutaj zobaczcie, to przesunięcie uchwytu sugeruje nam, na którą stronę otwieramy front. Skoro już jestem przy szafkach górnych, widzicie tutaj piękne witryny. Natomiast jeżeli je planujemy
sugeruję już zastanowić się wcześniej, co będziemy w tych szafkach przetrzymywać. Stonowana w jednym kolorze, piękna biała zastawa, zdecydowanie tutaj ładnie się prezentuje. Tutaj mamy w takich szklanych słoiczkach jakieś smakołyki i artykuły spożywcze, co finalnie daje nam ładny efekt. Odnośnie jeszcze samego projektowania, zobaczcie, dolne szafki są wyznaczone pod kątem sprzętów, czyli 60 na piekarnik, 60 na zabudowaną zmywarkę, węższe szufladki, 40, tutaj mamy dużą szufladę, 80 na sortowniki, na śmieci. I teraz są co najmniej dwa sposoby projektowania tych szafek. Możemy zachować wspólną linię dla szafek dolnych i górnych, czyli jak 80, to u góry 80, żeby te linie tutaj się zbiegały. Natomiast tutaj został zastosowany drugi sposób, czyli całą górną przestrzeń podzieliliśmy na równe 60. Są one pięknie, symetrycznie dopasowane i absolutnie nie przeszkadza to temu, że dolne szafki, można powiedzieć, żyją troszeczkę swoim życiem. Cóż, na koniec jeszcze warto powiedzieć o oświetleniu, jakże ważnym. Nad stołem tutaj lampa dekoracyjna, która tworzy dodatkowy jeszcze klimat. Natomiast nie zapominajmy, że główne światło to to, które doświetla nam blat roboczy. Mamy tutaj w postaci listwy dwa włączniki dotykowe. Zobaczcie, prostym sposobem dotykam, zbliżam ręką, zapalam dolny pas i to samo dzieje się z górnym paskiem LED-owym, ponieważ nie mamy tutaj w ogóle lampy centralnej wiszącej. Fronty klasyczne, frezowane w macie, także pięknie to tutaj wszystko ze sobą współgra. I na koniec jeszcze dodam taką ciekawostkę, coś co teraz czasem zdarza się praktykować, malowane kafle. Zobaczycie jak to pomieszczenie wyglądało wcześniej i jaki efekt tutaj uzyskaliśmy. Stare, beżowe, z wzorkiem jeszcze do tego kafle zostały pomalowane zwykłą farbą do kafli, także polecam takie rozwiązanie, bardzo tanie, a jakże potrafi to zmienić nasze pomieszczenie. Napiszcie, czy podoba Wam się ta kuchnia, czy chcielibyście w takiej zamieszkać, przekażemy Pani Weronice. A ja już teraz zapraszam Was do kolejnego naszego spotkania. Już za tydzień odwiedzimy kolejnych naszych klientów, opowiemy o kolejnej kuchni i zapraszam Was również do umawiania się na bezpłatne spotkanie projektowe w Easy Kuchni. To wszystko na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie i pamiętajcie, take it easy!